Szanowni Państwo, obserwujemy w ostatnim czasie bardzo duży wzrost zachorowań wśród naszych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci, co obserwujemy w szkołach, gdzie było bardzo dużo absencji, bardzo dużo dzieci nie brało udziału w zajęciach, ale też kilkoro z naszych pociech skończyło w szpitalach. Dlatego proszę, jeżeli to jest możliwe, chrońmy się, wróćmy do zakładania maseczek, szczególnie niepokojące zjawisko mamy w przychodni, gdzie masę mieszkańców stojących w kolejkach, żeby się zapisać do lekarza i praktycznie nikt nie ma maseczki na twarzy. Także wróćmy do tego, wróćmy do maseczek, chrońmy nasze zdrowie i naszych rodzin, a szczególnie naszych dzieci. 28 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej, ostatnia w tym roku. Tradycyjnie też na ostatniej sesji grudniowej zawsze przyjmowany jest budżet na kolejny rok. Tym razem na rok 2023. Oczywiście było więcej uchwał, ale myślę, że ta jest najważniejsza, że została przyjęta uchwała budżetowa, a w niej oczywiście najważniejsze te zadania, te elementy związane z tym tak zwanym budżetem zadaniowym i tu poza kontynuacją oczywiście zadań, które zostały rozpoczęte i będą też finansowane w przyszłym roku. Mówię tu chociażby o termomodernizacji naszej przychodni czy ośrodka zdrowia przy ulicy Długiej, ale też wykonania skateparku czy pump trucka. Te umowy zostały podpisane, są realizowane, ale rok 2023 to przede wszystkim realizacja zadań na ulicach, kończący ten temat nowego osiedla, czyli na ulicach Piotra i Pawła, Prałata Ferencowicza, Świętego Floriana, ulicy Siergowej, Żytniej, także te ulice również uzyskają swój piękny wygląd. No i oczywiście kontynuacja zadania wspólnego ze starostwem powiatowym na ulicy Kosierzyńskiej Okrężnej. Jest to etap do półrocza, powinniśmy się wyrobić z dokumentacją i później rozpoczną się prace. Po uzyskaniu pozwolenia oczywiście rozpoczną się prace w terenie, ale też i to taka informacja, co prawda temat powinien być już zakończony. Mówię tu o obwodnicy, tej tak zwanej małej obwodnicy regionu Kozła, czyli Chlastawy, Kosieczyna i Podmokli. Z ostatnich uzgodnień i porozumień i aneksów, jakie zostały podpisane, to zadanie do końca 2023 roku powinno być zakończone i oddana ta droga, ta obwodnica powinna być do eksploatacji. To są oczywiście te najważniejsze elementy. No jeszcze jeden ważny, istotny, jeżeli chodzi o Rogoziniec, czyli termomodernizacja, czy budowa praktycznie stacji uzdatnienia wody przy obecnej hydroforni. Także to też ten problem związany z wodą w Rogozińcu powinien być ostatecznie rozwiązany. Też ważnym elementem, jeżeli chodzi o sesję, to oczywiście było zaprzysiężenie nowej radnej z Rogozińca, której jeszcze raz tego miejsca gratuluję uzyskania mandatu i pani Kurzawa dołączyła do składu naszej sesji. Ponieważ jest to nasze ostatnie też nagranie, takie związane z budżetem, ale i sesją, to z tego miejsca również życzę Państwu, aby ten nowy 2023 rok był dla nas zdrowy i szczęśliwy, żeby spełniały się nasze marzenia i te pomysły, które mamy właśnie na ten rok. Wszystkiego najlepszego i do siego roku. Szanowni Państwo, zbliża się koniec roku. Tu tradycyjnie obserwujemy bardzo duże zainteresowanie zakupem fajerwerków, szczególnie przez młodzież, ale też i dzieci. Dlatego tu tak apeluję do Państwa, uszanujmy naszych czworonożnych przyjaciół, ale też i nasze małe dzieci, które o tej porze już raczej śpią i ich słuch, ponieważ no, jednak wybuchy nie sprzyjają właśnie tym takim doznaniom, szczególnie wśród właśnie małych dzieci i naszych czworonożnych przyjaciół. Dlatego uszanujmy, przywitajmy nowy rok, Sylwestra, spędźmy w takiej spokojnej atmosferze. Myślę, że ta taka nowa moda na wystrzały, wybuchy powinna się no, troszkę wyhamować i skończyć, idzie to w złą stronę. Szanujmy swój słuch, bo później będziemy mieli wszyscy razem właśnie problemy.